Witam wszystkich, mamy godzinę 12, zaczynamy nasz live analityczny. Z tej strony Łukasz, Fibonacci Team School. Dajcie proszę znać, na samym początku tradycyjnie, czy widać, czy słychać, zaczynamy od euro-dolara. Wczoraj się pojawiły no, różnego rodzaju komentarze, pozytywne, negatywne. W stosunku do tego co pokazałem, dlatego tutaj postanowiłem, tak jak sobie też założyłem na początku roku, pokazywać moje tradey. Dlaczego? Dlatego, że biorę pełną odpowiedzialność za wszystkie analizy i za to, co tutaj słyszycie z mojej strony, czy na webinarach edukacyjnych, czy na codziennych live'ach. Takim jak ten o godzinie 12. Wspominałem o tym, że mocno myślę o długich pozycjach, nawet wyznaczyłem pewnego rodzaju poziomy, zagrałem na to i na tym zarobiłem, tak? Mimo że tej precyzji może idealnie nie złapaliśmy. No i teraz, żeby było wszystko jasne, tłumaczę krok po kroku. Dlaczego pozycję przetrzymałem, dlaczego dołożyłem do pozycji, czyli uśredniłem, czyli dołożyłem do pozycji już stratnej. No i dlaczego ten układ harmoniczny był w tym momencie najważniejszy. Dajcie znać, czy jest OK. Czy widać, czy słychać? Jeżeli dobrze nam wszystko działa i transmisja jest, to zaczynamy. Ok, pierwsze potwierdzenia mam, więc zaczynamy. Słuchajcie, analizę bardzo dokładnie rozpisaną. Euro-dolara. Po pierwsze, co było najważniejsze w tym setupie? to ten układ, który tutaj widzicie, układ harmoniczny 2 trójkąty zaznaczone kolorem pomarańczowym, no i przede wszystkim tutaj 886, przepraszam, i mierzenie FS100, prawda? Mocny klaster, mówiliśmy o tym, dywergencja wolumenowa, wskaźnikowa i tak dalej, no i od tego miejsca zaczęły się wzrosty. Miałem te wzrosty w zeszłym tygodniu, o czym też mówiłem, prawda? W dniu wczorajszym nastąpiła korekta i tę korektę, czyli ten ruch spadkowy, tutaj się szybciutko przełączam, w tym momencie był przeze mnie wyznaczony. Wspominaliśmy dokładnie o dwóch poziomach: mierzenie FS100 i mierzenie moje ulubione fs 1618 Zobaczcie, jak precyzyjnie rynek zareagował na to drugie mierzenie. Czy można powiedzieć, że to pierwsze nie zadziałało? No można powiedzieć, że rynek przebił. Natomiast dobry trader ma zawsze, pamiętajcie zawsze co najmniej dwa, trzy warianty na zagranie, czyli albo to jest zagranie, tak jak tutaj z podpórką, albo to jest następny klaster FIBO, albo jakieś dodatkowe potwierdzenie. No, w tym wypadku potwierdzenie było niebyle jakie. No bo mamy z F161 i 61 czy to jest klaster? oczywiście, że tak, czy on jest silny, no wiadomo, że jest. E, na to było też. Na to było też grane. To są wyniki, słuchajcie, o, z tego portfela, który tutaj zobowiązałem się też prowadzić na Waszych oczach. Prowadzę sobie go bardzo delikatnie, grając najpierw jednym lotem. Potem stwierdziłem, że jednak tutaj 0,5, 0,6 to są takie pozycje, w których się bardzo dobrze czuję. Nie stresuje mnie to. Wyniki, jakie są, no to widzicie po prawej stronie, także całkiem, całkiem fajnie to wygląda. No i czy analiza wczorajsza była poprawna, czy nie, no to już każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie bo tak jak napisałem wynik broni się sam no po wynikach myślę, że to jest chyba najlepsze kryterium, gdzie ocenia się tradera, prawda, no bo na koniec dnia chodzi o to, czy trader zarabia, czy nie, czy, czy, czy są wyniki dodatnie czy, czy są wyniki ujemne ok, tyle jeżeli chodzi o sytuację na eurodolarze, czy będą dalsze wzrosty na etku, uważam, że tak, już Wam pokazuję jakie są poziomy i co będę chciał zaatakować, bo tutaj się przymierza przymierzam dosyć do dosyć myślę ciekawego zagrania na 1 to 1 mamy mierzenie F100 Mamy 1.11.66 i mamy jeszcze potwierdzenie. No i tutaj znowu się pojawia bardzo ciekawy setup. Też pewnie go zagram i też pewnie Wam pokażę, bo tak jak mówię, tam kilku niedowiarków było, że, e, że, że ten setup idealnie nie zadziała. Pamiętajcie, rynek to nie precyzja taka. Aptekarska, tak? To nie apteka. No niekiedy dwa scenariusze, jeden nie zadziała, drugi zadziała. Trzeba rozegrać obydwa, żeby wyprowadzić wynik. No to jest już taka troszkę wyższa szkoła jazdy, ale tak to działa. Słuchajcie. To nie jest na zasadzie, że mam 10 analiz, czy 10 e, propozycji, i wszystkie 10 czy 9 wyjdą. Niekiedy wejdzie tylko 6 albo 7, prawda? Natomiast tak naprawdę e, najważniejsze jest to, jak my sobie poradzimy z tymi dwoma trzema, które nie weszły, jak je wyprowadzimy. Wczoraj był taki przykład. E, także myślę, że tutaj odpowiedziałem co niektórym jeżeli są pytania jeszcze do wczorajszego zagrania no to proszę, pytajcie na czacie e, a my przechodzimy dalej, słuchajcie 1.11.66, tutaj ten setup e, i ten poziom według mnie do wytrzymania, lecimy dalej GBPUSD, zgodnie z oczekiwaniami, zgodnie z tym co mówiliśmy dywergencja była przeze mnie wskazana no 161.8 FIBO powstrzymało? Powstrzymało czy poziom FIBO zadziałał? Zadziałał to już też odpowiadając tak bardzo ogólnie na pytanie, czy w Fibonacci działa na się Oczywiście, że działa, co też udowadniamy od wielu, wielu lat. No tutaj mamy idealny, doskonały przykład. Wczoraj mamy dojście do ZZB, czy praktycznie do poziomu, o którym też mówiłem w dniu wczorajszym. Troszkę się tego poziomu bałem. Okazuje się, że słusznie, no bo wyhawowanie mamy, prawda? Także już widzę, że takim lokalnym oporem który łapiemy na funcie, no to jest ten poziom 1,30-45. I tutaj też się pojawia pewnego rodzaju pomysł, jeżeli byśmy go wybili. W tym momencie nie mam żadnych pozycji, aczkolwiek myślę, podejrzewam bardziej, że funt też wyjdzie górą, podobnie jak Eurodola, no ze względu na to, że mamy dodatnią korelację między edkiem a kablem. Także jeżeli edek do góry, a widzimy, że miejsca mamy, no to kabel pewnie dalej do góry będzie podążał. Co takiego mamy tutaj, co nam się rysuje, to jest też na razie propozycja. Proszę tego nie odczytywać jako sygnał czy rekomendacja jeden z moich pomysłów, tak? Mierzenie F100 poziom 1,30,72. Do poziomu sobie oczywiście wrócimy jutro, pojutrze i tak dalej, także będziemy to pewnie też... E, obserwować i będziemy jeszcze dodatkowo to omawiać. Jeżeli oczywiście setup będzie zrealizowany i te poziomy zostaną osiągnięte, zobaczymy. Dolar do jena, dolara do jena, jak mówiłem, nie tykam i cały czas tutaj troszkę się boję tego, co się dzieje. Można by próbować grać na jakieś tam chwilowe reagowanie. Natomiast tutaj tego rodzaju korekta, zobaczcie, to jest żadna korekta, to jest chwilowe, według mnie, takie schłodzenie rynku przed dalszym. Wystrzałem do góry. W tym momencie stoję z boku, natomiast interesuje mnie poziom, który jest wyżej. No i według mnie to jest dosyć ciekawy poziom, także warto sobie go zapisać i się nim zainteresować. Wynika oczywiście z mierzenia bardzo szerokiego 618 FIBO 11065. Zobaczcie sobie te poziomy, zobaczcie sobie całe mierzenie, no i warto się do tego przygotować. Myślę. Tu mam jeszcze jakieś dywergencje zaznaczone wcześniejsze. Ja je kasuję w tym momencie, one nie są istotne. Istotne jest tak naprawdę to, co znajduje się wyżej: euro -yen. Na euro jenie podobna sytuacja zewnętrzne mierzenia dla mnie taki pierwszy ważny, dosyć mocny punkt odniesienia 127,2, 123,16. No i poziom mój ulubiony mam nadzieję, że Wasz też 161,8, czyli 123. 97. Te rejony są według mnie do wytrzymania. Podobna sytuacja na dolarze do jena. To, co tutaj się działo, zobaczcie, na dwóch, na trzech świecach 4-godzinowych, czy tam kilkanaście godzin, to jest według mnie jedynie taki chwilowy, bardzo mała korekta swoją drogą, prawda? Ona jest taka no, niewielka na oko, może to jest 1 szósta zniesienia, czy jedna piąta, malutko, bardzo mało. To świadczy o tym, że ten trend jeszcze przyspieszy, że ten impuls jeszcze się pojawi, tym samym nowe szczyty, nowe maksima zostaną wybite też mnie pewnie z tych słów rozliczycie i zobaczycie, czy tak się stanie, czy nie, ale technicznie na to wszystko wskazuje. To, co się dzieje na Franku, nie, za, nie zaskakuje nas. Mówiliśmy o podwójnym dnie. W dniu wczorajszym, na rynek idealnie nas wysłuchał, podwójne dno praktycznie na naszych oczach w tym momencie wypełnia. Także ten dołek. No, odczytajmy sobie 31 dzień grudnia. Za chwilę będzie przetestowany, to są dokładnie okolice, no zobaczcie, już to się dzieje: 0,96,46. Także tutaj sobie oceniamy, czy będzie chwilowe czyszczenie stopów, czy zostanie dolny cień, na jakim wolumenie będzie wybicie, i tak dalej. Także tutaj na razie musimy sobie to wszystko ocenić, bo myślę, że czyszczenie stopów się pojawi. I co ważne w tym momencie, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że korelacja między euro-dolarem. A frankiem jest ujemna, silnie ujemna. Czyli jeżeli ja, zobaczcie, jak jest przełożenie w praktyce. Jeżeli ja na eurodolarzu wyznaczyłem, że mamy jeszcze miejsca na wzrosta, zobaczcie, mamy. Niewiele, tak? Ale ale się coś pojawia. Tu jest pierwsza blokada. No to na franku delikatne wybicie może być. Oceńmy sobie to proporcjonalnie, tak? Troszkę miejsca na wzrosty mamy na eurodolarze. No to troszkę spadku jeszcze nastąpi na franku, tak? I pierwsze, co ja obserwować będę równolegle eurodolara, czyli ten poziom tutaj czerwonym kolorem zaznaczony, no i to podwójne dno na USDCHF. Mam nadzieję, że te zależności rozumiecie, one pomagają, także warto się ich nauczyć. Uh... Edek zaraz zaksięguje FS100, dokładnie Szymonie o tym powiedziałem na samym początku, zresztą tutaj to w tym momencie pokazałem, przypomnę jeszcze raz mierzenie f 100 dosyć ważny poziom 1.11.66. Lecimy dalej, USDPLN, no USDPLN podobnie jak na Euro, próbujemy tutaj utrzymać to co się wydarzyło, na D1 no piękny pin bar dnia wczorajszego, świeca dzienna, nie ma tego popytu, tak jakby coś tutaj się wydarzyło takiego pojedynczego, no, i próbujemy tutaj gdzieś tam dojść do tego 3,80, ale nie potrafimy się wybić górą. To mnie troszkę martwi, że tutaj tego popytu po prostu nie widać. Wczoraj wszystko wyglądało dobrze: zaksięgowanie FIBO, zresztą na Europelenie też to widzicie, było 161. Poziom osiągnięty. Zastanawiam się głośno: czy nie będzie poziom jeszcze przetestowany i 127 na dolarze, i na euro z złotym, 161,8. Dlaczego tak? Dlatego że rynki mają naprawdę dużą tendencję wysoką tendencję do tego, że poziomy fibonaczego są testowane ponownie, za jakiś czas, za kilka dni. No i tutaj tego rodzaju test może nastąpić także o tym. Pamiętajmy, Australijczyk, Australijczyk wypełnia pomalutku, no to jest akurat taka spokojna para nie ma tam jakiegoś szaleństwa, jakiejś dynamiki, jak na funcie na przykład. Tutaj ta fala CD, ona gdzieś tam się myśli, zacznie wypełnić, wypełniać, ona już się możliwe, że wypełnia na naszych oczach. Natomiast co jest ważne, to wykończenie i przyspieszenie w końcówce, czyli w końcowej fazie fali CD, czyli dokładnie tutaj w rejonach 06813 06815, prawda? Tutaj się znajduje punkt deformacji. Tutaj mamy mierzenie 7.86 FIBO, tutaj mamy też dołek. E, przypomnijmy sobie, kiedy to było, no ponad miesiąc temu, 10 dzień grudnia. Ale tych potwierdzeń tutaj w rejonie, nie, jeszcze raz powiedzmy, 68.10, 68.15 wypada kilka. Warto sobie o tym poziomie e, pamiętać i warto sobie jakieś alerty ustawić. Nowozelandczyk. Nowozelandczyk mówiliśmy o układzie harmonicznym. No układ, e, no układ działa, rynek widzi te poziomy 8.86 tutaj troszeczkę głębiej. Widzę, że zjechaliśmy, ale to nic, no te to, to mają ręki do siebie, zwłaszcza te współczesne modyfikacje układów harmonicznych, że one schodzą troszeczkę głębiej, prawda? Dlatego są formacje typu Deep Crab, Głęboki Crab, FTP, nasza autorska formacja Fibonacci Team czyli głębokie zniesienia sięgające nawet 8, 8, 6 Fibo. Tak jak tutaj, póki co ładnie to realizujemy i według mnie wyjdziemy górą. Jeżeli, słuchajcie, wybijemy te dołki z 7 stycznia, tutaj ten dołek z punktu B, ja widzę, że on już jest testowany, jeżeli to utrzymamy, czyli utrzymamy się powyżej 60, 66,20. Uważam, że lecimy do ostatniego szczytu, czyli do punktu A formacji harmonicznej. 66,50. Oczywiście mówię w skrócie, tak? 0,66,50. Tak, przechodzimy do indeksów. To już jest ten czas, gdzie możecie pisać swoje propozycje, jeżeli chcecie, jakieś czy macie życzenie odnośnie analizy waszych ulubionych instrumentów. Wiem, że tutaj na czacie naszym telegramowym Adam nie prosiłeś o kakao. Tak, za chwilkę za chwilkę sobie to przeanalizujemy. Tylko zerknijcie szybciutko na czat, czy coś tutaj piszecie czy nie. Na Facebooku tak samo dajcie przy okazji lajka, like dajcie serduszko i dajcie kciuk w górę, przybicie wirtualną piątkę. Im więcej lajków, like im więcej subów, tym lepiej, tym lepiej dla nas. E, dobra, lecimy dalej, Słuchajcie, Przechodzimy już do indeksów. No, na indeksach e, może od S&P zaczniemy, bo S&P coraz bliżej mojego ulubionego poziomu. Coraz bliżej 161,8 e, coraz bliżej okrągłego, 3300, no bo wiadomo już jesteśmy bardzo, bardzo, nie, przepraszam, bardzo, bardzo blisko, e, 3, e, 3313. To jest ten poziom, słuchajcie, e, który musi być osiągnięty. Tutaj ja nie wierzę w to, że rynek będzie na 127,2 bujał, idzie bokiem, widzimy, to jest zła, e, zawsze zły taki. No, prognostyk, myślę, że tak to można nazwać, jeżeli chodzi o statystykę na poziomach Fibonacciego, bo im częściej cena się utrzymuje na poziomie, tym ryzyko przejścia górą, wybicia tego poziomu jest większe. A tutaj zobaczmy, że ten 127,2 już był pierwszy raz zaatakowany 10., prawda? A dzisiaj, który mamy, 15 chyba. Także e, tak, 15. Także to już jest kilka sesji, gdzie jesteśmy na 127,2. No, wydaje mi się, że to pęknie. 3300 na celownika, dokładnie 3313. Dopiero te poziomy mnie interesują. Na dax z kolei, no, mamy dwa dosyć fajne poziomy na początek. Tutaj jeden odległy, dwa takie bardziej realne, bardziej przyziemne można powiedzieć, czyli 13 350, tak, 13 330. Tutaj te dwa pierwsze poziomy, ten na się skasuje, bo tak jak mówię, on jest odległy, aczkolwiek też jest niesamowicie ważny, bo jest wydłużenie Fibonacciego. FS 161.8. Natomiast tutaj te dwa poziomy, te dwa poziomy mnie interesują na zagranie takie intradayowe, scalpingowe. Dzisiejsze fajnie by było jakbyśmy tutaj jeden albo drugi poziom zaksięgowali, bo dosyć ładna geometria tutaj nam się rysuje. Są poziomy, są wzmocnienia. Także o tym Pamiętamy, S&P już było, szybciutko ropa i złoto, no na ropie też mnie to nie dziwi to co się stało, mówiłem o tym, zobaczcie, była strefa, zobaczcie, próba powrotu, pięknie działa ten setup, naprawdę jeżeli ktoś go nie zna, nie stosuje, niech się nauczy. Bo on fajnie płaci, czyli biegunowość, zobaczcie, poziom Fibo przetestowany, znaczy wybity, przetestowany i odbitka, prawda? Czyli typowy test na poziomie, czy bardzo blisko poziomu Fibonacci'ego. No to świetnie działa od wielu, wielu lat. Zresztą ten motyw wczoraj był omawiany, zadziałał. Rynek jedzie w dół i według mnie 7,86 to jest taki najbliższy przystanek, czyli okolice 57,19-57,20. Dosyć fajne. Wsparcie. Złoto, złoto co ciekawe, tutaj odbija. Aczkolwiek to, co się dzieje, według mnie jest jedynie korektą, i postaram się to udowodnić i dokładnie Wam opisać, żeby każdy wiedział to i rozumiał to, co się dzieje. E, ok, dobrze. I mierzenie mamy. Nie, projekcja FIBO. Proszę zobaczyć, jakie dołki, jakie szczyty łapiemy, żeby się poprawnie tutaj tym wszystkim posługiwać i odpowiednio pomierzyć. Dobrze. Poziom, który nas interesuje, już jest. Zaznaczam go kolorem czerwonym. Dodam dodatkowo takie wzmocnienie w postaci czerwonej strzałki podażowej 1556. Zobaczcie, korekta pędząca 1 do 1, to myślę, że każdy wie o co chodzi. Zwracamy uwagę na ten dołek 7 dzień stycznia, piękny ZZB. No i mamy połączenie price action, czyli zasady zmiany biegunów i Projekcji Fibonacciego, mierzenie F100. Wniosek końcowy: poziomy się na siebie nakładają, także o to nam tutaj chodzi. Tutaj macie poziom, który mnie interesuje 1556. Zobaczmy, co się dzieje dalej na nadgazie. No to jest ciekawa sytuacja, bo zastanawiam się głośno, czy to, co się dzieje tutaj na nadgazie, nie jest pewnego rodzaju okazją, bo ta strefa popytowa, ona według mnie jest cały czas aktualna. To po pierwsze. Teraz kolejna rzecz. Tutaj może być. Mierzenie z FS161. O, właśnie. I mamy w ten sposób. Proszę zobaczyć. Korekta nieregularna. Często pokazuje, często. Ten setup nie występuje, chciałem powiedzieć, rzadko to pokazuje, tak? Albo myślę, że udało mi się wybynąć. Często się ten setup nie pojawia, natomiast jeżeli się pojawia, warto go przypilnować, czyli korekta nieregularna, no, ciężki, specyficzny typ, e, trudny do rozegrania, nie oszukujmy się. E, natomiast no, myślę, że należałoby się też porządnie tego nauczyć, prawda? To jest fala CD, która jest wydłużona zawsze większa od fali AB, to wiadomo, no bo tak jak sama nazwa mówi, korekta nieregularna, czy żadnych prawidłowości, żadnych takich matematycznych. Em, Zależności może nie, nie to, że ich nie ma, bo są, prawda, oparty o poziomach Fibonacci, czy na współczynnikach na FIBO, natomiast nie ma tej równości. Ja myślę, że dużo osób się przyzwyczaiło do tego, że fale muszą być równe, że jest 1 do 1, aby równa się CD i tak dalej. Tutaj tego nie ma, tutaj zawsze jest wydłużenie. I teraz pytanie, czy to wydłużenie nam wytrzyma, czy nie. E, a poziom jest też ciekawy, 2. 13, 2. 14, czyli coś, gdzie się znajdujemy bardzo blisko, już praktycznie w tym momencie. Także o tym też pamiętajcie. Jeżeli lubicie nadgaz, to warto obserwować. Bitcoin przebił, zatrzymał się, jeżeli o mnie chodzi. Mocno się skróciłem, bo wczoraj był piękny dzień dla altcoinów. Jak wiecie, dużo altcoinów miałem jeszcze kupowanych jesienią, też o tym mówiłem na grupie kryptowalutowej. Również bardzo fajne zyski. Wczoraj wieczorem, późnym wieczorem, przed północą księgowałem, zamykałem. Także Bitcoina częściowo też domknąłem, e, tak jak mówiłem, zaksięgowaliśmy 61, widzę, że jest zatrzymanie, rynek widzi ten poziom, no zresztą zobaczcie, 8700, no stoimy praktycznie jak wyjci tutaj cały czas, więc odbicie może nastąpić, ja się troszkę tego odbicia boję, no bo miałem dosyć dużo tych pozycji, a bardziej na altcoinach więcej, e, także troszkę, troszkę podomykałem się na Bitcoinie i na altcoinach praktycznie mocno się podomykałem, bo... 90% długich pozycji, jakie miałem, zostały zamknięte. Myślę, że jakaś korekta się należy. Na najbliższej korekcie będziemy kupować, znaczy ja będę kupował, także będę o wszystkim informował. Ok, co robimy, słuchajcie, bo tutaj przechodzimy już do analizy na życzenie, tak to możemy nazwać. Kakao nadgaz już był, Danielu. Mamy kakao, ok, zobaczmy. No, mamy układ harmoniczny. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to układ typu XABCD. Zobaczmy, czy precyzja Fibo jest, czy jej nie ma. 61, pięknie, 8,8. Wow, mamy układ harmoniczny naszego autorstwa, nie byle jaki, bo Fibonacci Tim pattern, FTP w skrócie. E, czyli punkt B na 61, punkt D na 8,8,6. No, i to wszystko nam się dzieje na naszych oczach. Wygląda to dobrze. No to już wiem, Adamie, dlaczego pytałeś o ten setup. Bo pewnie to zauważyłeś. No gratuluję Oka, bo setup wygląda naprawdę nieźle. Precyzja widzę jest względem tutaj dotknięcia i zaksięgowania i wypełnienia całego układu. Na ile 2655 dokładnie no wygląda to nieźle. Wygląda, powiem ci, to nieźle. Tutaj pierwszym takim TP, pierwszym take profitem. Czy też pierwszym targetem, zazwyczaj jest punkt B formacji, prawda? No bo po to są e, punkty typu A, B, C, żeby dodatkowo z nich korzystać, tak? Oprócz tego, że mają być na nich poziomy Fibonacciego, no to służą jako dodatkowe punkty w tym wypadku wsparcia, prawda? Czyli może być taki, myślę, dobrze znany nam schemat, czyli od, dochod, odbijamy się od 886, dochodzimy do ZZB, robimy ponowny test, podwójny szczyt, księgujemy, czy dajemy drugą szansę w punkcie D i dopiero. Mocniejszy zjazd. Wygląda, wygląda nieźle, także gratuluję. Oka, fajna analiza. Eee, to co w końcu z Bitcoinem? Pójdzie wyżej? Lesławie. No, przecież przed chwilą powiedziałem, że jakbym liczył na to, że pójdzie wyżej, to bym chyba się nie skrócił, prawda? Nie zamknąłbym pozycji. Troszkę się boję tego 61. No, boję się tego odbicia od poziomu Fibonacci'ego, tak? Boję się po prostu takiego ruchu. Miałem trochę tych pozycji, w tym momencie jesteśmy na 61. Boję się cofki. No, to byłoby na przykład bardzo nieprzyjemne, jeżeli byśmy cofnęli z co 8700 na 7500 czy 7600. Ponad 1000 dolarów, no to wiecie, na dźwigni to już jest jakiś tam sensowny pieniądz, prawda? Więc ja takiej cofki po prostu nie chcę na klatę przyjąć, zamknąłem się. Natomiast, jeżeli ona nastąpi, to odbicie się pojawi, no to mam jasny plan działania, że będę odbierał pozycję na 61,8 FIBO i te okolice 7600, one spokojnie, one będą e, czy jutro, czy za tydzień. Nie ma znaczenia, bo ja sobie portfel krypto akurat w takim średnim i nawet długim okresie bym powiedział, pozycjonuję, więc tutaj e, ten czas aż tak ważny dla mnie nie jest. Okej, okay. kawa, dobrze, zobaczmy co się na Kofi dzieje, właśnie popijam sobie dobrą kawkę też zazwyczaj za to robię, jak prowadzę ten live tutaj o 12 Taki czas mam. Kofi e, Dobrze. Chyba mówiliśmy sobie wczoraj o kawie. E, tak, co tutaj mamy? Mamy, no kilka mierzeń mamy. Zobaczmy. Mamy mierzenie f 161 Tak widzę, że na oko ono będzie. I jeszcze widzę jedno mierzenie. Ekspansja, czyli mamy powiedzmy ABBC o, piękny klaster! Wow, wczoraj patrzcie, wczoraj tego nie widziałem, a dzisiaj to zauważyłem. To jest to. To jest to, słuchajcie, no pięknie to wygląda. Ja uważam, że spadki jeszcze będą na kawie, także ostrożnie, z długimi pozycjami. Natomiast te mierzenia wynikające z fs 161 razy 2 i klasy Fibonacci składający się dokładnie z tych mierzeń. No i zobaczcie, co jeszcze mamy. Nie no, to jest poziom, nie mogę powiedzieć, że pewniak, ale bardzo, bardzo. Bardzo ładne i technicznie wszystko jest tutaj poprawnie. Mamy ZZB i mamy klasę i mamy mierzenia nie byle jakie. Dwa razy FS161. No, moc sama w sobie, prawda? 105, 104, 50. Te poziomy myślę, że do wyczekania technicznie wygląda nieźle. Także to mi się, powiem Wam szczerze, podoba. Ok, zobaczmy, jakie są propozycje z Waszej strony. Czy się na Facebooku coś pojawiło, czy nie? Hmm, ok Nie, tutaj widzę, że wszystko jest zrozumiałe. Znaczy nie macie pytań. E, czyli wydaje mi się, że wszystko mówiliśmy. Dobra. Na YouTubie faktycznie tutaj większy ruch, ponad 200 osób mamy. I są propozycje. No to po kolei tak jest. Nog do Jena. To jest taka fajna para. Wow, tutaj jej nie ma, ale numer nie mamy. Na X Station, no chyba że źle wpisałem, nie mamy. No to słuchajcie, na Telegramie wam rzucę analizę. Wow, zobaczcie, co się stało z eurodolarem. Ale numer ładnie poszliśmy, ładnie poszliśmy, ładnie poszliśmy. No czyli, e, dobra, zobaczmy, czy tutaj nie, tutaj też nie będzie. Ok, nie, Zrobię analizę, dobrze? Zrobię analizę i na grupie naszej Telegramowej, w Fibonacci Dim School, wyślę wam analizę Nok do Jena, nie, bo też są pewne poziomy, które chciałbym wam po prostu pokazać. Co robimy dalej? Eurofund, ok. Zobaczmy, co się dzieje na EuroGBP. Euro gbp Ok, wychodzimy wyżej. Tak, chyba wyjdziemy wyżej. Mm, tutaj mamy taką blokadę, aczkolwiek ona wyglądała wczoraj nieźle. Znaczy, wczoraj, przedwczoraj już wam pokazuję, ale on... ok, już wiem, co się dzieje. Mamy układ harmoniczny, który został zanegowany, i to też jest w sumie taki dosyć ciekawy przykład edukacyjny. On jest świetny, bo em, nawet chyba mówiłem o tym. Kilka dni temu, przed weekendem, tak mi się wydaje. BC... O właśnie, o tym poziomie mówiłem. Zobaczcie, on był naruszony. Punkt X został zaksięgowany, czyli wybiliśmy układ, zanegowaliśmy. Tak, tutaj nie mam, że jestem pewien, że wyjdziemy wyżej. Zobaczcie, to kilkanaście sekund wystarczy do tego, żeby obrać kierunek i zrobić naprawdę dokładną analizę, prawda? I wyciągnąć fajne wnioski. Dlaczego tak mówię, że mamy szansę na, na dalsze wzrosty? Tutaj jest odpowiedź. Pamiętajcie, odpowiedź jest zawsze na wykresie. Mamy ZZB, schody cenowe, zresztą widać te korekty nieregularne, no tutaj jest dosyć ładny ten setup, zobaczcie, zobaczcie mamy 1 do 1 na oko widać, hop, piękny setup, korekta pędząca, odbijamy się od ZZB, lecimy wyżej, no według mnie 127 całego tego mierzenia to jest pierwszy target, pierwszy przystanek. Dopiero są te rejony 0,86,27. No tutaj najważniejsze w tym momencie z eurofunta jest ten poziom, i to co się zadziało na korekcie pędzącej na ZZB okolice ok. 85,40. Także tutaj tego typu analiza nam pozwoliła, jakby też wskazać tą przyszłą projekcję ścieżki ceny. Jeśli tak to mogę nazwać. No bo jeżeli wypełniamy setup, to znaczy, że będzie dalsza kontynuacja, dalsza realizacja tego scenariusza. Okej, okay. dobrze moi drodzy, czy jeszcze coś mi umknęło, czy jeszcze czegoś potrzebujecie? Przypominam, trwają zapisy na trzy projekty edukacyjne, grupa wolumenowa. Dzisiaj startujemy o 18.00, pierwsze spotkanie organizacyjne, ale musicie być. Kolejne dwa projekty, wczoraj był webinar odnośnie Swingu, projekt autorski naszego doskonałego tradera, analityka Michała Króla, będzie prowadził to od lutego. Także mamy dwa tygodnie na zapisy i z tym startujemy. To jest przede wszystkim projekt dla zabieganych, zapracowanych traderów. Michał będzie pokazywał swój skaner, dodatkowe narzędzie, jakie wykorzystuje, no i prowadził portfel na waszych oczach, także to będzie najciekawsze. I social, który bardzo, bardzo mi się podoba, co też nie ukrywam. Eksperymentowałem przez ostatnie półtora roku z różnymi platformami, wybrałem jedną, która według mnie jest najlepsza i tam również będę swoje działania pokazywał. Także jeżeli jesteście zainteresowani, no to Zapraszam do uczestnictwa. Wysłałem Wam informację o tych trzech projektach. To są trzy projekty, jakie będą prowadzone w tym roku. Także, no, decyzja myślę, że jest oczywista. Fajnie po prostu, jakbyście, jakbyście byli. Nadgaz już był, Wojtku. Nadgaz już był. Nadgaz już był. O tym mówiłem. Tutaj przede wszystkim ta korekta nieregularna i to wydłużenie FS161, okolice ok. 2.1350-2.14. Także to, to są takie rejony według mnie dosyć, dosyć ważne. Co jeszcze tutaj mamy? z w, no właśnie. Słuchajcie, maili wczoraj jak zacząłem odpowiadać, to maili, żeby Wam nie skłamać, było 640. Takie mamy, takie jest obłożenie. Pierwszy raz coś takiego miałem na skrzynce, że mi się naprawdę poczta wieszała i program, który obsługuje mi Klienta pocztowego, aż nie wyrabiał. Także proszę się uzbroić w cierpliwość. Ja będę siedział sobotę, pewnie niedzielę i wieczorami też staram się odpisywać. Ja widzę te maile, one będą, nie będziecie mieli to wszystko u siebie. Ja będę odpisywał. Tylko jeżeli jest coś pilnego, zawsze macie telefon do mnie i pamiętajcie, że możecie mnie łapać na Facebooku, na Telegramie. Oznaczajcie mnie wszędzie, gdzie się da i pytajcie. Tak, czy wiadomości prywatnych, ja też to mam na telefonie. Niekiedy nawet jak stoi na światłach, to też wam odpowiadam, czy rozmawiam z wami. Także, jeżeli potrzebujecie coś na już, jakiś pilny temat chcecie się zapisać, piszcie, dzwońcie, piszcie do mnie na pliw. Okay? Dobra, no i na zakończenie jodezwu. Jodezw według mnie wyjdzie górą. Tak jak mówiłem, okolice 20, 30 nawet są realne. Tutaj przypomnę. Też całą sytuację, z czego to wszystko się zaczęło, bo tutaj mamy niesamowicie wyraźne mierzenia FIBO, które zostały zarespektowane ku mojemu zdziwieniu, bo JSW, pamiętam, wchodziłem w debiut, ale to było, nie wiem, 5 lat temu, 6 lat temu, kawał czasu temu, To Dobych kilka lat, po 136, pamiętam, taka była cena, sprzedałem to po 136,80, no i można powiedzieć, na tym się skończyła moja przygoda z JSW. W dniu debiutu oczywiście kiedyś miałem taką strategię, że grałem na debiuty, co so, niecałe dwa lata, dosyć fajnie na tym wychodziłem, no ale to historia, to już te czasy myślę, że nie wrócą, a może kiedyś, no ale to zobaczymy. 21.50, ten poziom był najważniejszy, on został obroniony, tak, to jest korekta, nieregularna, korekta pędząca, przepraszam, z jasną nieregularną. Nieregularno mamy na nadgazie. To jest typowy 1 do 1, one to one. No i dla mnie tutaj ta luka, proszę zobaczyć, na to zwracam uwagę i to będę powtarzał. Uważam, że ona jest do domknięcia. To są okolice 30-31. Także według mnie tutaj. Jeżeli sentyment się utrzyma, jeżeli się nic nie wydarzy, to według mnie powinniśmy tutaj ciągnąć, ciągnąć to jeszcze jakieś no dobrych kilka złotych do góry. Ok, czy są propozycje i pytania? Jeżeli nie ma, to ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj godzina 18, grupa wolumenowa. Jutro będzie Akademia Tradingu, bo też wam obiecałem, że będziemy w czwartki robili tak co 2-3 tygodnie. Akademię, czyli już bardziej dla średnio zaawansowanych, dla zaawansowanych traderów również. Jutro wam link wyślę, zaproszenie na godzinę 18, także widzicie, że jest bardzo intensywnie. Dużo mamy tych działań, wszystko jest bardzo praktyczne, pokazujemy wyniki no, chyba jako jedyni w Polsce. I pokazujemy przed czasem i po czasie, żebyście mogli też po prostu na tym korzystać. Miłego dnia Wam życzę. Dajcie łapkę na zakończenie. Przybijcie wirtualną piątkę, dajcie serduszko na fejsie. I słyszymy się jutro o godzinie 12, a dzisiaj na grupie wolumenowej. Miłego dnia i powodzenia. Heja, cześć!